Witam Państwa bardzo serdecznie na tej wspaniałej podwarszawskiej łące. Zapraszamy Państwa dzisiaj na drogowskazy zdrowia. Są zupełnie inne, dlatego że teraz mamy już aurę troszeczkę jesienną. Dzień dobry Pani Stefanio. Dzień dobry Pani Alu. Jesteśmy na pięknej polskiej łące, przede wszystkim polskiej. Za chwilę opowiemy, co rośnie jeszcze późnym latem, wczesną jesienią na takiej prześlicznej, przecudownej polskiej łące. Ile jeszcze roślin, ile jeszcze kołyszących się traw, o tym wszystkim dzisiaj będziemy mówiły. Dokładnie, dlatego zapraszamy Państwa na wędrówkę z nami. Pani Stefanio, jak zwykle dotarłyśmy we wspaniałe miejsce i są tutaj przeróżne kolorowe kwiaty, ale zatrzymałyśmy się tak naprawdę przy jakimś. Przetacznik kłosowy. To są dzieła Pana Boga i to jest jak największa prawda. Już większej prawdy tutaj nie znajdziemy. I proszę tylko popatrzeć na przetacznik. To jest przetacznik kłosowy. Ale on jest zupełnie inny od tego zwykłego przetacznika, tak, który pokazywałyśmy Państwa, wcześniej. Bo jest wiele odmian przetacznika. W czerwcu, w maju, gdy kwitł ten przetacznik korzonkowy, ja tak bardzo chciałam pokazać Państwu. No ale jak się stało? No przyjechaliście Państwo raz, deszcz padał. Przetacznik śpi. Następnym razem znów spał, a kolejnym razem w lipcu już nie kwitł. Więc nie mogłam Państwu pokazać. A proszę Państwa, przetacznik kłosowy rzadko występuje w Polsce. Praktycznie jest mało podobny do tego orzankowego. Orzankowy ma tak śliczne kwiaty. Proszę Państwa, ma tak śliczne kwiatuszki, że wydaje się, że jakby było to oko Pana Boga. Ja jeszcze Państwu kiedyś pokażę ten przetacznik. Mam nadzieję, że na przyszły rok będzie lepsze słońce i pokażemy. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze w Dokładnie. Końcu. I kiedyś, proszę Państwa, takie dziecko, ja podałam sałatkę i właśnie do sałatki dodałam kwiatki przetacznika orzankowego. A to dziecko tak patrzy, patrzy i mówi, proszę Panią, a tu chyba są oczka Pana Boga. Tak, to były oczka Pana Boga. To trzeba te kwiatki popatrzeć, ale przyjrzyjmy się teraz temu. To jest przetacznik kłosowy, czyli ma kłos i tu te cały kłos to są takie piękne kwiatki, niezwykle delikatne, niezwykle misterne. I proszę popatrzeć ten kolor, no wręcz niebiański kolor. No tu z betonem i ze mną to nie ma nic wspólnego, to po prostu jest tak wielki uśmiech. Ktoś się pomylił, Pani Stefanie, no, wielka pomyłka musiała być z tej strony, albo wielka złośliwość, bo już inaczej trudno ocenić. A to z tym się też możemy spotkać. Tak, żeby o takiej osobie, sobie jak ja, życzliwej, pogodnej, mówić, że jest betonowa, to jest naprawdę dziwne. Proszę Państwa, i te listki postrzępione, tak jakby ktoś specjalnie to, nie wiem, jakimś sprzętem odpowiednim, że każdy listek jest taki jak gdyby delikatnie wycięty, prawda? Także piękna roślina. A czemu służy przetacznik? Proszę Państwa, przetacznik w ogóle jest od zaników pamięci, czyli przetacza krew, czyści krew, a więc no, sama nazwa mówi, przetacznik, przetacza, coś zmienia, prawda? Czyli zmienia na zdrowie organizm, a więc jeśli jest wysoki cholesterol, no to łączymy przetacznik z łopianem. Jeśli są zaniki pamięci, pijemy herbatkę z przetacznika, ale przetacznik, właśnie ten kłosowy, dodatkowo ma takie działanie, że on leczy również układ trawienny, a szczególnie jest również pomocny przy hemoroidach, o tym również pisała święta Hildegarda. On się dużo różni od tego zwykłego przetacznika, znaczy, którego wtedy nie zdążyłyśmy pokazać? Według mnie. Jest silniejszy ten i bardziej wszechstronnie działa na organizm. A jeżeli tego teraz, no ciężko jest go ogólnie spotkać, no a jak spotkamy ten? Tak, ten orzankowy, a jeśli spotkamy ten, to zrywamy ten, a jeśli nie mamy takiej łąki jak my teraz, bo możemy nie mieć, no większość tak. ludzi na pewno nie ma, a już nie mówiąc o Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie nas ludzie, Polonia ogląda,
wygląda. Więc proszę Państwa, kupujemy normalny przetasznik w sklepie ziołowym. Ten taki orzankowy, który jest, albo leśny, bo leśny jest również piękny, jest jeszcze bardziej misterny, jeszcze bardziej delikatny, ale i jeden, i drugi, i trzeci jest wspaniały. I wszystkie też są na cholesterol, mają to działanie przetaczające, oczyszczające naszą krew. Również przy zenikach pamięci, nawet kiedyś taki ksiądz mi opowiadał, że miał zeniki pamięci, no i najgorzej to było na kazaniu, prawda, kiedy bał się, że gdzieś tam coś zapomni. I zaczął pić ten mój przetacznik. I jak ja powiedziałam, zapomniał o zapominaniu. A więc to było takie piękne, bo można zapomnieć o zapominaniu, popijając taki przetacznik. I jeszcze raz, proszę Państwa, ja tak kocham przetacznik. No, na równi z macierzanką, z kurdybankiem, to chyba trzecie moje takie najbardziej ukochane zioło, to jest przetacznik. Jak wiosną zakwita, to ja staję się tak radosna, tak uduchowiona, no tak jakbym była najbliżej Pana Boga, bo to, proszę Państwa, takie Boże zioło, takie w najczystszym tego wydaniu, najpiękniejsze. Przetacznik daje dużo takiej radości wewnętrznej. Samo obcowanie z przetacznikiem, zresztą na wsiach, w ogródkach tego przetacznika jest sporo i często ludzie mnie pytają, czy ten orzankowy to jest dobry? Tak, dobry, bardzo dobry przetacznik. To jest właśnie ten, który najczęściej występuje, no bo leśny, no to jest w lesie, na jakichś takich łąkach też nieraz można spotkać, ale orzankowy jest koło nas. On jest przepiękny, go można pomylić po prostu z jakimiś polnymi kwiatami, które mamy. Pani Alu, możemy to troszeczkę pozbierać i zrobić taki bukiecik. Trzeba przetaczać Pani Stefanie, żebyśmy nie zapominały. A jaki bukiecik ładny i proszę sobie taki bukiecik później tak związać z tą rzeczką. Ususzyć ładną pięknie. Na przykład czerwoną i zawieszamy to w kuchni. I proszę popatrzeć, czy to nieślicznie wygląda. Pięknie. On jak się ususzy również ma ten kolor. Może troszeczkę mniej kolorowy, ale ten kolor praktycznie utrzymuje. I tak to wygląda. I później jest Boże Narodzenie i Państwo nad tym stołem, gdzie jest Matka Boża, a Państwo macie takie śliczne zioła. Zamiast jemioły. I tu obok już mamy, proszę popatrzeć. A jeszcze coś mamy wokół przetacznika. A tu rzadkie zioło w Polsce, to jest wiązówka. To jest wiązówka zielone? Błotna, tak. To jest aspiryna polska. Czy Państwo wiecie, że praktycznie aspiryna, no najpierw to była wiązówka. Z wiązówki wyodrębniono, a później zrobiono syntetyczną. No ale ta aspiryna nie szkodzi na żołądek, czyli nie niszczy nam śluzówki w żołądku, nie niszczy jelit, czyli to nawet naprawia i żołądek, i jelita. Pani Alu, jakbyśmy to zerwały, to byśmy po prostu jakoś bardziej pokazały. Tej wiązówki jest tu bardzo dużo na tym polu. Na pewno kamera Państwu jeszcze tak pokaże. To nie jest takie proste. Nie wzięłyśmy noża, Pani Alu, to chyba nic Pani z tego Stefanie. Nie będzie. Chyba, że chciałam tak bardziej, nie. O, właśnie. Proszę zobaczyć na ten listek, tak? Jakie to są piękne liście. No tu już ślimaczki zjadły. Znaczy się, że apetyczna roślina i niczemu nie szkodzi, musimy prawda? Musimy smakować. Jeśli na pewno, tak, tylko im na zdrowie wychodzi. Na zdrowie im to wychodzi, ale proszę zobaczyć, liście są duże, takie mocarne, nawet grube można powiedzieć, prawda? O tak, bo przetacznik jest delikatniejszy. Jest tak finezyjnie zrobiony, można powiedzieć, a ten jest taki mocny. Taki kolor mocny, ma intensywny inny nawet kolor, zupełnie. Mocniejszy. I zapach od razu no czuć i to jest, wydobywa taki tak, specyficzny i to zapach. Jest od choroby natychmiast, bo to jest tak na długi czas do picia, prawda? Więc nie może być zioło niezwykle silne, które się pije na długi czas. Czyli to ma być zioło takie delikatne, pokorne, które delikatne, pomalutku spokojne. Działa. Ono będzie powoli organizm oczyszczało, a to musi zadziałać szybko. Szybko. Czy od razu przestała nam głowa boleć, jak dokładnie. Na aspirynkę? No czyż właśnie. Jest przeziębienie, jest reumatyzm, powstał jakiś ból. No to co? Jest to wiązówka. Wiązówkę weźmiemy jeszcze do domu, żeby później przy kolejnym odcinku pokazać, bo przy reumatyzmie będziemy mówiły, to jeszcze pokażemy wiązówkę. Wiele schorzeń na pewno się może przydać. Oj tak. Nawet dzieciom zamiast tych, nie wiem, jakieś takie te sztuczne, już nie chcę wymieniać, ale są te wszystkie takie preparaty syntetyczne od przeziębienia, to podajemy wiązówkę. Wiązówka na nic nie szkodzi. Jeszcze raz powtarzam, ona nawet
leczy żołądek, leczy jelita, a więc dodatkowo nie tylko od przeziębienia, ale również na te sprawy takie układu trawiennego jest pomocna. A możemy ją kupić normalnie w sklepach? Tak, można również kupić w sklepie ziołowym, także ona jest dostępna, nie ma problemu. Natomiast pewnie, że jeśli ktoś ma taką możliwość, taką łąkę jak my tu mamy i może to zerwać, no to zawsze taka roślina, która rośnie na łące. A jak ona pięknie pachnie, intensywny zapach. To nie jest roślina hodowlana, prawda? Proszę pamiętać, że zioła hodowlane, które mamy w sklepach ziołowych, to nie są zioła dziko rosnące. Takie zioło dzikie rosnące, to ono musi stoczyć walkę w przyrodzie o przeżycie. Proszę zobaczyć, ile tu różnych roślin jest. My tu pokazujemy tylko dwie, ale tu, pani Alu, my widzimy różne inne. Proszę bardzo, tu jest jaskier, tutaj z kolei ten nasz kogucik, czyli geranium to łąkowe, a więc tu tych roślinek jest bardzo dużo. Jeszcze jest babka lancetowata, jeszcze trawa jest mocna. Zabraknąć tak, jest babka szerokolistna, tam dalej jeszcze piękny pięciornik będzie, a więc... Ale o tym już mówiłyśmy. Dzisiaj pokazujemy Państwu zupełnie inne zioła, które na pewno się Wam wszystkim przydadzą, jak i również nam. No to co, Pani Stefania, idziemy dalej szukać kolejnych wspaniałych zioł. Oczywiście, mamy ich tu pod dostatkiem. No, widzę, że łąkę mamy dużą, dlatego chodźmy. Tak, tak, idziemy. Podczas dzisiejszego naszego spaceru, wędrówki po tej wspaniałej łące, Pani Stefanie, jestem troszeczkę zaniepokojona. Jesteśmy w polu pokrzywy i nie wiem, o co chodzi. Czy mamy się sparzyć, ale będziemy zdrowe. No tak, od reumatyzmu, to jak najbardziej. Pani jeszcze za młoda na reumatyzm, ja też jeszcze co prawda reumatyzmu nie mam, całe szczęście, ale proszę Państwa, pokrzywa nie jest tylko na reumatyzm i nie jest od sparzenia, tylko przede wszystkim to jest źródło witamin i mikroelementów. Państwo mówicie, że o tej porze nie ma. No jak nie ma, jak jest, no to zerwiemy, prawda? No to proszę bardzo, parzy. No troszeczkę parzy, ale piękna, jaka młoda, ogromna, piękna pokrzywa. Więc jeśli ktoś jeszcze miodu pokrzywowego nie zrobił, to proszę wyjść na taką łąkę, nazbierać pokrzywy i zrobić, bo miód pokrzywowy to jest super odżywka dla całej rodziny. Super odżywka dla całej rodziny. Ja jeszcze na ten temat pewnie w kolejnych odcinkach będę mówiła. Dzisiaj pokazuję pokrzywę. Jeszcze można zerwać i jeszcze pewnie długo ona będzie, bo ktoś skosi tę łąkę i do zimy na pewno jeszcze dwa razy odrośnie. A więc tak, wyrzucam pokrzywę, żeby jej nie trzymać. Pani Alu, a pani co mi takiego zerwała ładnego? Coś mi się wiem, pani coś spodobało, tak? Spodobało mi się, zerwałam, ale tak naprawdę nie bardzo orientuję się, ja wiem, co czy to jest. Jest jakieś zioło, czy tak, taki kwas. To jest rdest ostrogoszki i dlatego go pani zerwała, bo on ma takie ładne kwiatuszki. Dokładnie. I pewnie ze względu na te kwiatuszki, na te kłosiki. Takie ładne. Stanął mi na drodze, nie mogłam go ominąć. No, trudno było ominąć rzeczywiście, bo tu przed panią ono rosło. Proszę Państwa, rdes ostrogoszki, ja chyba jeszcze w żadnej audycji nie mówiłam. To jest zioło, które się łączy z tasznikiem i to jest zioło kobiece. Jak są silne krwawienia miesiączkowe, później u kobiet po 40 roku życia są nieraz krwawienia z macicy. No różne rzeczy się zdarzają. Wtedy nieraz to się kończy albo hormonalnie leczą, albo jakąś operację robią. To nim to się zacznie robić, to proszę spróbować właśnie taki rdes ostrogoszki w sklepie do kupienia. Albo na łące kupujemy, to w kartofliskach, to wszędzie tego pod dostatkiem na wsi jest. A co, to gotujemy po prostu tak, i pijemy gotujemy tylko, tak? Gotujemy z tasznikiem i Państwo już wiecie, co to jest tasznik. Ja już chyba nie raz pokazywałam ten tasznik. To jest od krwawienia. Kiedyś pamiętam, przyszła do mnie pani z takim problemem, miała silne krwawienie miesiączkowe. To bardzo szybko pomogło, bardzo szybko pomogło. Także to jest bardzo dobre zioło. I jeszcze tu jedno zioło w tej pokrzywie, bardzo podobne do pokrzywy, tylko kwitnie. No proszę popatrzeć, liście ma takie trochę podobne do pokrzywy. Można aczko, pomylić, naprawdę, można jak tak pomylić, jest wokół ale tego. Ale proszę popatrzeć, tak, jaka jest różnica. Tu ma takie okółki, prawda, wokół listków, tak? I z tych pięknie to wygląda. I tu są kwiatki, ale jakie śliczne, takie śliczne. I to jest poziewnik szorstki. Dlaczego szorstki? A proszę tylko dotknąć do niego. Tu proszę na to dotknąć, na tą okółkę.
szorstki. No szorstki, no, szorstki tak jak oset, prawda? Więc te listki to jest poziewnik szorstki i to jest od spraw takich płucnych, gdyby coś w płucach było, jakieś problemy, nawet nieraz jak woda się zbiera, to już są poważne sprawy, to jeszcze warto poziewnik. Kiedyś to stosowano przy gruźlicy, ale teraz gdyby jakieś poważne problemy były, na przykład leczony ktoś jest antybiotykiem po zapaleniu płuc i dalej są jakieś tam problemy, to proszę taki poziewnik. Ja nie wiem, czy on jest w sklepie do kupienia, nie zorientowałam się. Gdyby był, to warto kupić. Proszę popatrzeć tylko, jak to ślicznie wygląda, a więc no, śliczne zioło, śliczne. Kiedyś takie zioło popijał Fryderyk Chopin, od gruźlicy, Moniuszko popijał, Krasiński, ten Ale pani od Stefanie, czy komedii. On przeważnie rośnie właśnie wokół pokrzywy? No, to ja jest takie miejsce, gdzie go możemy spotkać? Nie, to jest na jakichś takich, rzeczywiście na jakichś nieużytkach to rośnie. Czyli po prostu musimy szukać. Tak, w lesie ja ostatnio spotkałam całą polanę i zresztą sporo narwałam tego na suszy. To zimą jeszcze będziemy pokazywały. Ten poziewnik rośnie tak do samej zimy, kwitnie. Także jeszcze możecie Państwo gdzieś spotkać. To jest wspaniałe zioło. I tu jeszcze ja coś widzę. I Pani Alo, ja przejdę przez tę pokrzywę, a Pani niech nie, się już nie rusza. Więc proszę Państwa. Pani Stefanie, cóż Pani ja widzi? Tu widzę cóż Pani jeszcze. Widzi? Ja tu widzę jeszcze naszego przyjaciela. Na jednej łące. No i Państwo już poznajecie, że to jest żywokost. To jest żywokost, nasz polski żywokost. I proszę, to jest liść żywokostu. Wielki. Piękny. Na jak polskiej, bananowiec. Tak, na polskiej łące takie rosną zioła, proszę Państwa. To nie byle co. To są ogromne, to są siłacze. To są siłacze od kręgosłupa. Więc proszę zobaczyć, to jest kręgosłup. On nie jest sztywny, ale jest mocny. To jest mocny kręgosłup. Więc żywokost dba o nasze kręgosłupy. A więc życzyłabym sobie, żeby każdy miał taki kręgosłup, jak ma ta roślina, jak ma żywokost. I tu tak samo. To jest piękny, prosty, wyprostowany panicz. To się nazywa panicz ziemi polskiej o fiołkowych oczach. On się niczego nie boi, niczego się nie lęka. A więc możecie Państwo jeszcze teraz takich panicz nazbierać i zrobić syrop. O tym też w kolejnych odcinkach, o tych syropach będę mówiła. A więc tutaj. Tutaj na tej łące praktycznie jest wszystko, jest tyle różnych ziół. Ale jest... o tym Pani Stefanią będziemy musiały opowiedzieć naszym widzom, no, oczywiście w kolejnych odcinkach. Aż przykro się rozstawać, bo tak bujna polska łąka. Naprawdę, podziwiamy. Tak więc, drodzy Państwo, zapamiętajcie te wszystkie wspaniałe zioła, które są tutaj na tej łące. Mamy nadzieję, że u Was w miasteczkach, na wsiach również jeszcze znajdziecie takie piękne miejsca, w których rosną takie cudne zioła, które mogą Wam pomóc na przeróżne schorzenia. My się z Państwem żegnamy, idziemy spacerować dalej i zapraszamy na kolejne odcinki.